Temat, z którym do Was przychodzę dzisiaj, jest takim tematem, który chyba dotyczy każdego z nas. A tak czuję, że gdzieś zdarzają się zawsze w naszym życiu takie, że tak powiem, osoby, które w jakiś sposób nas irytują, denerwują, wkurzają, albo jeszcze dalej pójdźmy w tych emocjach i robią jeszcze więcej. I teraz. O co tak naprawdę w tym chodzi? Dlaczego czyjeś zachowanie nas irytuje? Dlaczego czyjeś zachowanie nas denerwuje albo nas w ogóle wkurwia? Jeśli tak kolokwialnie to możemy nazwać, bo czasami do tego stopnia dochodzi. I co my możemy z tym zrobić? Jak my możemy zrobić? Jak my możemy zrobić, żeby to tak na nas nie działało? Żeby to na nas nie wpływało? I oczywiście tutaj są takie teorie, efekt lustra i tak dalej, i cienie, i różnego rodzaju rzeczy. Ale powiedzcie mi, na ile te wszystkie teorie w praktyce dla Was sprawdzają się? Czy potraficie sobie z tym poradzić? Czy te teorie się w ogóle sprawdzają? Bo to jest tak, coś przeczytamy i rozumiemy to i do nas to dociera. Pech chce, że kiedy przychodzi co do czego i do praktyki, to nie zawsze nam ta praktyka wychodzi i wtedy... Fajnie jest tak o tych teoriach poczytać, fajnie jest powiedzieć tak, tak, tu jest efekt lustra, wiesz, bo tutaj ta osoba to ci coś chce pokazać, a ty musisz zajrzeć w głąb siebie i tak dalej, i tak dalej. Fajnie jest tak pogadać, ale co z tego, jeżeli my tego nie potrafimy w rzeczywistości wprowadzić do praktyki? Co z tego? Co więcej? Co w sytuacji, kiedy... Takimi osobami, które nas irytują, są nasze własne dzieci. I dzisiejszy live, kochani, jest właśnie, dotyczyć będzie właśnie tego tematu. Tematu dotyczącego wkurzania się na czyjeś zachowanie, na to, co ktoś robi, na to, co ktoś mówi, na to, jak nasze dzieci się zachowują. Magda pisze, już wiem, jak mnie ktoś wkurza, to odwracam to do siebie, czego mi brakuje. Tak, pięknie, Magda. Magda, ty tutaj jesteś jakby już po kilku takich dawkach informacji, więc wiesz, o co w tym chodzi, ale jest tutaj sporo osób, które nie mają zielonego pojęcia, jak to odwrócić, w którą stronę. A to jest ważne, prawda? Bo co się czasem dzieje? Opowiem wam swoją własną historię. Historię, z którą, słuchajcie, mierzyłam się kupę czasu. I historia dotyczyła pewnych kobiet. One się pojawiały w moim życiu sukcesywnie. Pierwsza z tych kobiet, jedna z bardzo znanych coach polskich, która się pojawiła w moim życiu, z którą nawet miałam przez pewien czas sesję, ale potem nagle zaczęło się we mnie budzić jakieś dziwne wkurwienie, kiedy ją widziałam. Kiedy widziałam jej posty na Facebooku, albo kiedy ją widziałam na YouTubie, to po prostu mnie szlak trafiał. Jest wśród moich znajomych i przez bardzo długi czas nie wiedziałam w ogóle, o co mi chodzi. Dlaczego ona mnie tak irytuje? Dlaczego ona mnie tak wkurza? Dlaczego ja czuję taką wściekłość, kiedy ona zaczyna coś postować. I jakby przez pewien czas, to było jakiś rok albo półtora roku, kiedy to się działo i dostawałam wścieklizny, kiedy ją widziałam. Nie mogłam tego zrozumieć, o co chodzi. I różne tutaj robiłam rzeczy i patrzyłam, czego mi brakuje i patrzyłam na swój cień i to, i tamto, i tak dalej. Nie za wiele tutaj mi pomogło. Potem pojawiła się kolejna kobieta, która dokładnie ten sam schemat odklejała we mnie, dokładnie te same emocje wkurzenia, irytacji. Pierwszą przestałam śledzić na Facebooku, żeby nie pobudzać się jeszcze do tego. Drugą przestałam śledzić na Facebooku i w pewnym momencie, chcąc sprawdzić, czy mam już to za sobą, odkliknęłam to śledzenie, żeby je zobaczyć i poczułam, że to w ogóle już ze mną nie współgra. Pomyślałam sobie, o wow, czyli temat się załatwił, więc mnie to już nie dotyczy. I co dalej? Ale po chwili pojawiła się kolejna osoba, kolejna kobieta. Co zaskakujące, to dotyczy kobiet. Kolejna kobieta, która jest coachem, która fajne, wspaniałe rzeczy robi, a która zaczęła doprowadzać mnie do absolutnie szewskiej pasji tym, co robi i tym, jaka jest. Nie znamy się. Nie mamy jakby żadnych takich, że tak powiem, interakcji między sobą. Prawdopodobnie ona nawet nie wie o moim istnieniu. Natomiast
wszystko to, co jej dotyczy, doprowadzało mnie do absolutnie totalnej wścieklizny. I słuchajcie, temat, z którym pracowałam bardzo długo i nawet już zaczęłam zastanawiać się, gdzie my tu jakieś karmiczne mamy powiązania, bo pewnie tutaj coś się dzieje i coś tutaj trzeba porozpuszczać i coś tutaj trzeba poruszać. Ale zaskakujące było, słuchajcie, to, że w międzyczasie również pojawiło się podobne odczucie względem niektórych moich znajomych kobiet, które może nie tak mocno, ale delikatnie też wprowadzały taką nutkę irytacji, takiego poddenerwowania. I zaczęłam przyglądać się temu dokładnie, o co mi tak naprawdę chodzi. Oczywiście mój umysł podpowiadał takie, wiecie, banialuki, dosłownie banialuki, doszukując się jakichś potknięć, że one gadają bzdury, albo że to, albo że tamto, albo że tu są niepoukładane, albo że to mają do przepracowania. Wiecie, jak to jest. Kiedy ktoś nas zaczyna irytować, zaczyna nam się włączać taki specyficzny mechanizm oceniania tej drugiej osoby. Od razu, automatycznie, żeby uzasadnić swoją irytację. I to samo się zadziało u mnie. Natomiast jakby moim celem było to, aby to wszystko poukładało się, aby dotrzeć do sedna, dlaczego one mnie irytują. I owszem, jedną z przyczyn, kiedy ludzie nas irytują, to to, kiedy są w miejscu, w którym my chcemy być, a w którym nie jesteśmy. One odnosiły sukcesy, mi jeszcze było do tego daleko, więc to mnie zaczynało wkurzać, ale takich ludzi, którzy odnoszą sukcesy, jest wiele. Dlaczego więc akurat te? I zaskakujące były wnioski, które odkryłam, natomiast w momencie, w którym one się pojawiły, czyli jakby uświadomiłam sobie, dlaczego tak jest, było dobrze i zniknęło. Zbliża się godzina 15, a Facebook o godzinie 15 nie wiem, co robi. Nie wiem, dlaczego przerywa nam połączenia. I nie pierwszy raz. Waldemar pisze, że u niego to był przyjaciel. Hej Olu, witam Cię kochana, wow. Jak miło Cię widzieć, bo to kupę czasu nam minęło. Cieszę się, że tutaj jesteś z nami. Także kochani, to do czego ja doszłam, to jakby przeszłam przez pewne takie etapy, tego, że może to ten sukces powoduje, że one mnie tak irytują. No i okej, jakby ten sukces, dobra, byłby jakimś powodem rzeczywistym, bo one były dużo dalej niż ja na tamten czas, ale ludzi, którzy odnoszą sukces, tak jak powiedziałam, jest wiele, więc dlaczego akurat one? I zaczęłam grzebać i dotarłam do takiego miejsca, że tak naprawdę to, co mnie najbardziej wkurza w tych wszystkich kobietach, w tej grupie konkretnej kobiet, tam było ich chyba 3 czy 4, jest jedna konkretna cecha charakteru, albo nawet powiedzmy dwie, może nie dwie, może ta jedna, może dwie, zahaczmy o dwie, żeby było do czego się odnieść, która je łączy i nie jest nią sukces. Jaka to jest cecha charakteru? Wszystkie te kobiety były niesamowicie zorganizowane. Niesamowicie zorganizowane. One systematycznie, każdego dnia, konsekwentnie pojawiały się w konkretnych miejscach cały czas. Nie było to chaotyczne. Trochę tu, trochę tam, trochę tu, trochę tam. Było to poukładane, było zaplanowane, było zorganizowane. I to był dla mnie klucz do wszystkiego. I zaczęłam sobie myśleć, że to jest w ogóle dziwne, dlaczego mnie to dotyka, bo ja nie lubię tego. Nie lubię takiego zorganizowania. To mnie denerwuje, jak ja jestem zorganizowana. I zaczęłam sobie nad tym siedzieć, słuchajcie, i przyglądać się temu. I doszłam do czego? Że w rzeczywistości to ja kocham poukładanie. Ja uwielbiam poukładanie. Tylko w moim życiu w pewnym momencie nastąpił tak gigantyczny chaos, i wszystko się tak poprzekładało, ponawarstwiało, że tego poukładania w ogóle nie mogłam ogarnąć w żaden sposób. I wróciłam sobie do tego właśnie momentu, że tak naprawdę to te cechy najbardziej mnie irytowały w tych kobietach. Nie te sukcesy, które one odnosiły, ale to, że one były zorganizowane,
że one miały wszystko poukładane, że to się pojawiało chronologicznie, że jedna z nich na przykład systematycznie konkretnego dnia w tygodniu robiła live'y, że codziennie wrzucała story na Facebooku, że 2 albo 3 razy dziennie pisała post, że 2-3 razy w tygodniu pisała newsletter do swoich klientów i to było dokładnie o tej samej godzinie. Ja sobie pomyślałam, no kurczę, te baby nie mają co robić, normalnie nie mają co robić, ja się tutaj zajeżdżam, 2 dzieci, pies, biznes, zajeżdżam się, jestem po prostu tak, tu trochę, tam trochę, tam trochę, tam trochę, tam trochę, a one mają czas, żeby to wszystko sobie porobić. I to był moment największego dla mnie odkrycia, czyli dotarcie do tego, że wszystko to, co mnie w jakiś sposób irytuje, denerwuje, jest tylko i wyłącznie informacją dla mnie osobiście, co ja mogę zrobić ze sobą, żeby wzrosnąć. W różnych oczywiście przestrzeniach. Nie wszystko jest dla nas lustrem, nie wszystko dotyczy naszego cienia i ja o tym wszystkim opowiem, ale każda rzecz, która Ciebie wkurza, irytuje, jest opcją, żeby wziąć informacje dla siebie i radykalnie zmienić swoje nastawienie, ale radykalnie do tego stopnia, że w pewnym momencie to Cię po prostu przestanie ruszać. I to jest ważna wiadomość, bo jeżeli w moim, tak jak w moim przypadku, matko, jaki ogromny, piękny sokół lata. Wiecie, że jak robię z Wami live, to zawsze sokół lata mi tutaj nad oknem. To jest niesamowite. Więc to jest ważna informacja, dlatego że szybciej jesteśmy w stanie wiele rzeczy transformować w naszym życiu, kiedy słuchamy tego, co się w nas dzieje, kiedy potrafimy zajrzeć do siebie, kiedy potrafimy odnieść to, co ma miejsce w naszym życiu i wziąć z tego lekcję dla siebie, wyciągnąć dla siebie, czyli wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, zamiast reagować, albo ona jest głupia, albo ona jest taka, albo ona jest owaka, zatrzymujemy, odwracamy i zadajemy sobie konkretne pytania. I dzisiaj te pytania też Wam podam, żebyście mogli sobie zerknąć, więc jeżeli macie jakieś osoby, które Was wkurwiają, irytują i są to osoby z Waszej przestrzeni, to te pytania bardzo mocno Wam pomogą. Więc myślę, że te pytania również Wam pomogą. Cześć Kamila, hej, hej, jedna i druga. Kamila pisze, jestem panną i jak poukładam coś, to wytrzymuję ten porządek dosłownie chwilę, a potem wraca chaos. I to tak jest rzeczywiście, że u mnie też tak było, że rzeczywiście to wytrzymywało tylko przez pewien czas. Natomiast to ma swoje podstawy w przypadku mnie, może i w przypadku Ciebie, że to wytrzymuje tylko przez pewien czas. To ma swoje podstawy i swoje konkretne naleciałości. A ja, kiedy to rozsupłałam i rozwikłałam, to spowodowało, że wiele rzeczy w moim życiu stało się jasne i klarowne. Mogłabym powiedzieć, że ten cały chaos i ten galimatias, ten taki chaos i hałas, bo chaos powoduje hałas, tak jakby te wszystkie rzeczy poodpadały i stały się pewne ścieżki bardzo jasne i klarowne, dzięki czemu konkretnie wiadomo, na czym warto się skupić, a co nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Natomiast jeśli zaczniecie coś irytować, czyjeś zachowanie, bo to o jakiej irytacji mówimy? Mówimy nawet o drobnostkach, czyli w postaci takiej, ja pamiętam, jak odbierałam swoją córkę w szkole, w takiej szkole jak podstawówka jest w Polsce i do tej szkoły chodziły dzieci, których mama była niewyobrażalnie opalona, była białoskórą kobietą, ale po prostu nie wiem, ile trzeba spędzić czasu, żeby doprowadzić swój kolor skóry do czegoś takiego, bo była taka jak mleczna czekolada jej skóra. Była naprawdę mocno opalona, bardzo specyficznie się ubierała i zwracała swoją uwagę innych kobiet. Zwracała w ogóle uwagę, natomiast wiele kobiet było takich, które ją mocno objeżdżały. I teraz była też wśród nich moja koleżanka, która za każdym razem, kiedy widziała tą mamę, zawsze coś musiała powiedzieć i zawsze ją w jakiś sposób krytykowała. I to już jest informacja o tym, że ktoś nas irytuje. Zwracamy na kogoś uwagę i kogoś oceniamy. W jakiś sposób kogoś, nie wiem, obsmarowujemy, nawet malutką dygresją. To już jest informacja, że ktoś nas w jakiś sposób triggeruje. Więc to nie muszą być jakieś super duże rzeczy, to mogą być drobnostki, ale zawsze niosą za sobą jakąś konkretną informację. I tymi informacjami co jest? Przede wszystkim denerwują nas ludzie, którzy co? Którzy są tam, gdzie my chcemy być. Czyli to jest pierwszy taki punkt. Ludzie, którzy są tam, gdzie my chcemy być,
I często my nie jesteśmy tego świadomi, że chcemy tam być, więc ich obsmarowujemy, bo to uzasadnia nasze nic nie robienie, trwanie w miejscu, stanie w miejscu, lęk, strach przed przełamaniem blokad, przed pójściem dalej, więc łatwiej jest nam obsmarować tą osobę i powiedzieć, jaka to ona głupia, albo że nie wiem, poświęca dzieci, czy coś tam i bez sensu leci za tymi pieniędzmi, czy leci za tymi sukcesem, cokolwiek tam sobie wyjaśnimy, a staje się dla nas wystarczającym powodem do przyjęcia tego, że okej, to ja taka nie jestem, ja nie będę się pchać na świecznik, ja sobie spocznę na laurach, ja nie muszę tego robić, ona jest głupia, a ja jestem mądra, ale w rzeczywistości widzę zdjęcia takiej osoby na Facebooku i mi tutaj skacze kula. I myślę sobie, a to taka i taka, ale głupia, ale bez sensu napisała, ale durne zdjęcie. I włącza się taka ocena, taka krytyka. Dlaczego? Po to, żeby wyjaśnić sobie i usprawiedliwić to, że my czegoś nie robimy, chociaż tak naprawdę podświadomie mamy pełne ku temu możliwości i moglibyśmy być w innym miejscu, ale nie chcemy. Dlaczego nie chcemy? I tu trzeba byłoby dotrzeć, dlaczego, tak? Więc przyjrzyjcie się również temu, jeżeli jest tak w waszym życiu, że osoby, które pojawiają się na waszych ścianach na Facebooku, że któraś osoba was drażni wyjątkowo. Jeżeli tak jest, to przyjrzyj się kolejnym punktom, które za chwilę podam, czy nie są przypadkiem właśnie tym. I kolejny punkt to osoby, które robią to, czego my nie robimy, a chcielibyśmy podświadomie. Czyli znowu, to jest tak naprawdę powiązanie z tym, że są tam, gdzie my byśmy chcieli być. Jeżeli robię biznes online, jeżeli prowadzę kursy online i widzę drugą osobę, która robi praktycznie stricte tą samą branżę, ma i systematycznie, codziennie wrzuca jakieś posty, wrzuca jakieś story, wrzuca jakieś zdjęcia, o więcej, wrzuca jeszcze swoje zdjęcia i publikuje live, publikuje wideo. Ja cały czas zaczynam ją oceniać, a ja robię raz na miesiąc post, robię raz na jakiś czas jakiś warsztat, moje konto świeci prawie pustkami, jestem wkurzona, że jest tak jak jest, że nie mam ludzi, ale tak naprawdę oczywiście złość kieruję na tą osobę, że ona jest taka sraka i owaka, ale tak naprawdę pod spodem, pod tym kryje się to, że ja sobie nie pozwalam na bycie w pełni taką, jaką chciałabym być. I tutaj pytania, które można sobie zadać, to pytania dotyczące, jeżeli widzisz drugą osobę na Facebooku, która cię irytuje, albo w ogóle w życiu realnym, to zadaj sobie pytanie, gdzie ty sobie nie pozwalasz na bycie w pełni sobą? Gdzie ty siebie blokujesz w jakiś sposób? I żeby bardziej do tego dotrzeć, gdyby nie istniały absolutnie żadne zasady, to jest jedno z moich ukochanych, ulubionych pytań, które zadaję sobie w dzienniku. Gdyby nie istniały żadne zasady, reguły, schematy, nic. I mogłabyś pokazywać się i być taka, jaka chcesz, to jak byś się pokazywała ludziom? Co byś robiła? Jak często? O czym byś pisała? O czym byś nagrywała live'y? O czym byś robiła wideo? Czy robił wideo? Czy o czym pisała posty? Gdyby nie istniały żadne reguły, żadne zasady, a ty nie czułabyś się, nie bałabyś się oceny, nie bałbyś się oceny, to w jaki sposób byś się wówczas pokazywał innym? I to jest pytanie dla mnie kluczowe, które zawsze wyciąga to, co jest pod spodem. Bo ja wtedy sobie siadam, biorę kilka głębokich oddechów i zaczynam pisać i się rozwijam tam, a jakby nie było żadnych limitów, reguł, zasad, mogłabym robić, co bym chciała, jak bym chciała, kiedy bym chciała i nie bałabym się, że ktoś mnie oceni, to pisałabym 3-4 razy dziennie za każdym razem, kiedy mam pomysł. Nagrywałabym live'y o wszystkim tym, o czym chcę się z wszystkimi podzielić. Robiłabym te live'y, nie wiem, w makijażu, bez makijażu, w t-shircie, w stroju eleganckim, w różnych miejscach. I zaczynam sobie rozpisywać. I teraz, kiedy rozpiszesz to, a wyjdzie tam dużo rzeczy, to przyjrzyj się następnie
na ile Twoje życie jest równe temu, co tam wyszło, czyli na ile to jest w równowadze, że to, jak jest naprawdę, versus to, jak Ty napisałeś, że jest, na ile to jest, że można to złożyć i będzie jeden do jednego. Bo w wielu przypadkach jest bardzo daleki od tego jeden do jednego. I ta złość, ta frustracja, ona nam ma pokazać, że my nie jesteśmy w miejscu, w którym mamy być i które jest naszym miejscem. Ta frustracja, ta złość ma nam powiedzieć: halo, stop, zatrzymaj się w tym swoim życiu. Zatrzymaj się, przestań patrzeć na zewnątrz, zacznij patrzeć do środka. Zobacz, gdzie ty się stopujesz, zobacz, gdzie ty sobie nie pozwalasz na bycie w pełni sobą. Zobacz, co cię blokuje, jakie lęki, jakie przekonania. Co zrobisz, żeby te lęki, przekonania puścić? I dokąd byś doszedł, doszła, gdybyśmy je puścili? I to jest moment niesamowitego rozwoju i wskoku na zupełnie, absolutnie inną przestrzeń życia. Czyli podsumowując, osoby, na razie dwa punkty ruszyliśmy, ale będą jeszcze inne. Będą kolejne. Osoby, które nas wkurzają, to takie, które są tam, gdzie my byśmy chcieli być. Takie, które robią to, co my moglibyśmy robić, ale my sobie na to nie pozwalamy. Czyli w jakiś sposób eksponują siebie, pokazują siebie na tyle otwarcie, a my jesteśmy schowani, skitrani w kącie, ale w rzeczywistości chcielibyśmy też tak otwarcie się pokazywać. Więc wtedy to linkujemy, tak naprawdę odbijamy i projektujemy na tą osobę i ta osoba nam wywala i mówi: hej, zobacz, ja się pokazuję w 100% w pełni, ty też możesz. Ale my nie stajemy wtedy do tej osoby i nie mówimy: a no tak, ja też mogę, bo przecież świat jest otwarty i ja mogę też dla siebie znaleźć miejsce, tylko nie, ta osoba jest głupia, ja nie będę tak wychodzić i się pokazywać. I tak jak co niektórzy komentują, nie wiem, ktoś wrzuca non-stop swoje zdjęcia na Facebooka, o, znowu ta, znowu ta. Kto komu broni? Przecież to tylko platforma do korzystania. Możemy z niej korzystać, a możemy z niej nie korzystać. Jeżeli to nas dotyka, to pytanie, dlaczego nas to dotyka? Po co nas to dotyka? Co to w nas pobudza? Jakie konkretne emocje to w nas pobudza? Jakie konkretne myśli w relacji do tej osoby? Że co ta osoba, jaka jest? I jak sobie wypiszemy, to jak to się ma do nas? Gdzie my siebie blokujemy? Gdzie my nie chcemy tacy być? Nie chcemy pozwolić sobie na to, bo boimy się czyjejś oceny, boimy się, że inni będą nas obgadywać. Nie chcemy być tacy, żeby ktoś tam o nas czegoś tam nie pomyślał, a potem za tym, żeby nie poszła jakaś historia. A gdyby nie było żadnych zasad i reguł, to jakby było? To ja, co byśmy byli? Na co byśmy sobie pozwolili? Bo przecież wszechświat i świat i w ogóle tutaj możliwości człowieka de facto są nieograniczone, tylko my sobie je ograniczamy. No i kolejna rzecz to są ludzie, którzy nas irytują, a którzy pokazują nam własne cienie. Czyli pokazują nam to, czego my w sobie nie chcemy zobaczyć, czego my w sobie nie lubimy, co chcemy ukryć, czego w ogóle nie akceptujemy w sobie. I tu podam Wam przykład. Oj, myślę, że wiele osób znajdzie w tym, że tak powiem, kawałeczek siebie. Osoby, które nam pokazują nasz cień. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Ja przed przyjazdem do Anglii byłam osobą, która była straszną bałaganiarą, ale straszną po prostu. Do góry nogami zawsze moja chata była przewrócona. Nigdy nie było porządku. I tu jak przyjechałam do Anglii, pewne rzeczy się zadziały, weszłam sobie w ten rozwój osobisty, tiri-riri, zaczęłam sobie pewne rzeczy zmieniać. I jedną z tych rzeczy było to, że zaczęło mi się podobać, jaki jest porządek w domu. I zaczęło mi się to bardzo podobać. To też w pewnym momencie, jak poznałam mojego ówczesnego partnera, który był bałaganiarzem i jest, ale to tak, wiecie, tak komuś to pasuje, to okej, okay. Hej Damianie. I on zaczął mi to wywalać. W jaki sposób? No zostawiał ten bałagan, czyli na przykład zostawił kubek na stole i tam ślad, wiecie, po kawie na tym stoliku. Albo wstawił ten kubek do zlewu, a przed chwilą dopiero co sprzątnęłam całą górę naczyń i sobie poszedł i usiadł sobie i zrobił, i na telefonie sobie siedział. I tu mi się zaczynało odpalać i mówię: no szkuf, nie możesz tego kubka po sobie zmyć? Czy tak ciężko ci ten kubek po sobie zmyć? I w pewnym momencie myślę, dlaczego mnie to irytuje. Pamiętam, jak miałam sesję z jedną z moich coach i ona do mnie powiedziała, że tak naprawdę to
ja jestem, mam totalnego bzika na punkcie porządku i powinnam odpuścić. I dla mnie odpuszczenie porządku jest czymś zupełnie jakby, dlaczego miałabym pozbawiać siebie komfortu, estetyki. Natomiast wiemy, że druga osoba pokazuje nam coś, czasem coś, czego nie chcemy sobie uświadomić w sobie, coś, czego w sobie nie lubimy. I to był właśnie ten moment, ponieważ kiedy ja zaczęłam pracować intensywnie ze sobą, ja taką cząstkę siebie, która między innymi, pewną wersję siebie, która między innymi reprezentowała bałagan, ale nie tylko, tam było jeszcze kilka innych cech, zabrałam to wszystko do woreczka, zawiązałam w tym czarnym worku na śmieci, wyrzuciłam i powiedziałam: sayonara, nie jesteś fajna, nie chcę Ciebie, nie podoba mi się i nie chcę Ciebie w ogóle w swoim życiu. Temu kawałkowi siebie. Natomiast my w sobie mamy wiele wersji. I to, że my jakiejś wersji siebie nie chcemy zaakceptować, to nie stanie się tak, że ta wersja zniknie. Ta wersja będzie nam wywalała, systematycznie burząc nasze życie, do momentu, dopóki my jej nie przyjmiemy i jej nie, nazwijmy to, nie przepracujemy tego cienia. Ale żeby się tak stało, najpierw potrzebujemy ją w sobie zaakceptować. I to samo dotyczy również osób, które na przykład są bardzo wybuchowe i szybko się denerwują i krzyczą i wpadają w takie ataki złości. Kiedy my tej siebie nie zaakceptujemy i nie przyjmiemy do siebie, tylko będziemy pozwalać, żeby ona przez pewien czas brała górę w naszym życiu i w tym życiu wybuchała, a potem czujemy się winni i siebie besztamy, a potem za chwilę znowu jest to samo, czyli przez ten moment, od momentu, kiedy wybuchamy pierwszy raz, potem jest ten spadek nastroju, czujemy się winni, bo znowu wybuchliśmy i tak dalej, potem jest okej, ale kiedy jest to okej, to co my robimy, to my tą wersję siebie dociskamy. Nie wyłaśnie, wytrzymaj, nie możesz wybuchnąć teraz i tego typu rzeczy, ale w pewnym momencie dochodzi do eksplozji totalnej i znowu wybucha taka osoba. I znowu jest to samo, i znowu jest poczucie winy i lecimy w dół, potem zaczyna być trochę okej, gdzieś tam się z nas zbiera ta złość, ale my ją dusimy, przecież my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby wybuchnąć, w końcu znowu wybucha, tak? Czyli tak naprawdę, de facto, my nie akceptujemy siebie w pełni. I kiedy my siebie w pełni nie akceptujemy, to po pierwsze nie wiemy, jacy jesteśmy, tak naprawdę. Nie wiemy, jacy jesteśmy. I nie chcemy wiedzieć, jacy jesteśmy, bo boimy się, że jak przyjrzymy się i zobaczymy, że rzucam talerzami, że przeklinam, że od czasu do czasu albo często mam ochotę rzucić ten kubek, zostawić, mieć go w dupie i w ogóle nie zmywać, albo zostawić rozrzucone buty, to przyjęcie tego wydaje nam się, że jak my to przyjmiemy do siebie, to tak jakbyśmy to zaakceptowali i tego nie będziemy mogli zmienić. I to już nas zostanie, a my nie chcemy być tacy, bo nie chcemy, żeby ktoś nas ocenił, że jesteśmy źli, niedobrzy, że mamy wady, bo to nie jest fajne, chcemy być perfekcyjni, idealni. I to dążenie do perfekcyjności powoduje, że inne osoby, które się pojawiają w naszym życiu, będą wywalały nam to. I ten mój były partner stawiał ten kubek na tą szafkę i zostawiał tam te ślady, a mnie po prostu szlak trafiał. Szlak mnie trafiał, dlatego że byłam absolutnie sfokusowana, że ja już taka nie chcę być. Ale nie chcę być nie dlatego, że ja to zaakceptowałam, że taka byłam, tylko nie chcę być, bo uznałam, że tamta ja doprowadziła mnie do ruiny i ona nie jest fajna, ona jest głupia, ona jest beznadziejna, ja nie chcę tej wersji siebie. I to wywala nam w cieniu. Czyli to jest trzecia rzecz. Czwarta. Ludzie, którzy niosą nam nieświadomą naukę o nas samych. Nieświadomą naukę o nas samych, o naszych oczekiwaniach względem drugiej osoby, których tak naprawdę nie są w stanie spełnić. Czyli wówczas stają się takim odwróconym lustrem naszym względem naszych oczekiwań. I jako przykład, żebyście wiedzieli, o co chodzi, jeżeli ja przychodzę do domu z pracy, jestem zmęczona na maksa, a w domu jest bałagan, dzieci biegają, trzeba zrobić im kąpiel, trzeba zrobić im jedzenie, a mój na przykład partner leży sobie na kanapie i przegląda sobie Facebooka,
ja wchodzę i zaczynam, próbuję to wszystko ogarnąć i pod podupie leci i najchętniej to bym się położyła na tej kanapie obok niego i wzięła sobie herbatkę i wypiła herbatkę, ale przecież trzeba harować. I w końcu, kiedy kończę, to mam do niego pretensje, że on mi nie pomaga, że on w żaden sposób nie chce mnie odciążyć i tak dalej, i tak dalej. To w całej tej scenie, to co się zadziewa, to on pokazuje mi tak naprawdę, pokazuje mi moje odbicie lustrzane moich własnych potrzeb, niespełnionych potrzeb. Ja mam wobec niego oczekiwania. Ja bym chciała, żeby on pomógł mi w ogarnięciu domu. Chciałabym, żeby zajął się dziećmi. Chciałabym, żeby przyszedł i mi tak naprawdę powiedział, wiesz co, połóż się kochanie na łóżeczku, weź sobie herbatkę, a ja się wszystkim zajmę. To są moje oczekiwania, które są nieświadome wobec niego, które są niewypowiedziane, a chciałabym, żeby zostały spełnione. Natomiast on co pokazuje? On pokazuje efekt lustra. Lustro, pamiętajcie, efekt lustra to nie jest odbicie dokładne nasze odbicie, tylko to jest odbicie odwrotne. Żebyśmy to dobrze zrozumieli, czyli pokazuje mi coś odwróconego. Dlatego to się nazywa efekt lustra. Czyli my nie zobaczymy siebie de facto dokładnie, tylko zobaczymy siebie odwrócone. Ta osoba wtedy nam pokazuje odwrotność tego, czego my chcemy. Bo gdyby nam pokazała dokładnie to, co my chcemy, to tam byśmy nic nie zobaczyli dla siebie. Więc on swoim zachowaniem pokazuje mi odwrotność tego, czego ja potrzebuję. Po to, po co mi to pokazuje? Po to, żebym zajrzała w siebie i żebym zadała sobie pytanie, jak ja sobie sama mogę dać, bo mi nikt nie stoi nad głową, nie trzyma mi pistoletu i mi nie mówi, że masz tutaj harować. Nie, ja mogłabym równie dobrze wejść do tego domu, gdybym nie miała różnego rodzaju przekonań na sobie ponakładanych i tak dalej, mogłabym wejść do tego domu, zrobić sobie herbatkę, zrelaksować się, nawet jeżeli jest syf, usiąść sobie na tej kanapie i powiedzieć na przykład do niego w zwyczajnym tonie, zrobiłbyś dziecią jakieś kanapki albo coś do jedzenia, jestem totalnie padnięta i potrzebuję odpocząć. Czyli sama sobie wtedy to daje. Ale ponieważ my mamy wiele naleciałości, wiele przekonań w głowie i takiego myślenia, że inni muszą nam dać to, czego my potrzebujemy, że my sami sobie nie możemy tego dać, to przenosimy na tą drugą osobę to. Jakby wchodzimy w rolę, która jest błędnym kołem. Bo ta druga osoba zawsze będzie nam wywalała na wierzch to, co dotyczy nas. Zawsze będzie stawała się takim odwróconym naszym portretem, odwróconym naszym wizerunkiem i będzie wywalać po to, żebyśmy w końcu zajrzeli w siebie i zadali sobie pytanie, co mi to robi, czego ja w tym momencie potrzebuję, a sobie nie daję, czego ja tak naprawdę oczekuję od niego, żeby co on zrobił, że wstanie, przyjdzie i powie mi, usiądź sobie, zrób herbatkę. Okej, ja tego od niego oczekuję, to w takim razie jak ja mogę sama sobie to dać? Czyli pierwsze pytanie w takiej sytuacji zadajesz sobie, czego ty oczekujesz od tej osoby, że co ona zrobi, że jak ona zareaguje, że co ona ci powie. Wypisujesz sobie te rzeczy, kiedy to sobie wypiszesz, odwróć pytanie i zadaj sobie pytanie, jak sam możesz sobie to dać, czy sama, w jaki sposób możesz sobie to dać w danym momencie. A w danym momencie mogę na przykład usiąść i zrobić sobie tą herbatkę. Okej, ale wtedy to będzie syf w domu i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście będą tutaj się odpalały kolejne rzeczy. Hej Marcinie, będą wyłaziły kolejne rzeczy, czyli to, jak ty masz sobie poradzić z emocjami, które tam się pojawiają, przekonaniami, które tam jeszcze są, ale to już jest twoja robota, żeby do tego dotrzeć. Czyli powoli, kroczek po kroczku, jesteśmy w stanie wyłuskać to i zmienić, transformując. I teraz co się stanie, kiedy my to zmienimy? Ta druga osoba nie będzie potrzebowała nam tego pokazać. Po prostu. Czyli mogą się zadziać dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to taka, że ta osoba się nagle zmieni, czyli nasz partner czy partnerka zmieni zupełnie swoje zachowanie, bo już nie musi być naszym odbiciem lustrzanym. Czytaj, nie musi nam wywalać tego, co w nas. Nie będzie już się tak zachowywać, a druga opcja, która może się zadziać, a może trochę mniej, taka optymistyczna, jest taka, że nas to nie będzie już irytowało w ogóle.
Czyli będziemy potrafili sobie poradzić z sytuacją, która się dzieje zupełnie na lajcie, bez nerwów, bez wkurzania się. Będziemy potrafili podjąć decyzję, czy ja mam siłę, żeby sprzątać w tej chacie, czy nie. Czy mi się chce sprzątać w tej chacie, czy nie. Czy mam ochotę zajmować się wszystkim i brać sobie wszystko na głowę, czy też mogę sobie usiąść i ustalić, słuchaj, wiesz, a może podzielimy się jakoś, może ty zrobisz to, może ty zrobisz tamto. Czyli brak oczekiwań względem tej drugiej osoby spowoduje dużo mniejszy stres u mnie, dużo mniejsze napięcie, ale też i możliwość rozmawiania z tą osobą w sposób bardzo spokojny. W taki sposób, gdzie stajemy, o okej, okay, jest chata, jest syf, jest brud, on nie posprzątał, okej, okay, to co możemy z tym zrobić? No możemy sobie łby pourywać, ale możemy też usiąść i porozmawiać spokojnie, ale żeby porozmawiać spokojnie, to ja potrzebuję być ogarnięta, czy ogarnięty, tak? Okej? Okay. A Magda pisze, Sylwia, kiedyś taka byłam, później przyszedł czas, że zaczęłam stawiać granice, bo wszyscy wchodzili mi na głowę. To się kończy wykorzystywaniem takich ludzi. Takim sposobem zaczęli mnie mniej irytować ludzie. Tak, dokładnie. Czyli to jest właśnie to, że druga osoba, jeżeli nas irytuje, to też nam pokazuje, gdzie my potrzebujemy powiedzieć nie, gdzie my potrzebujemy postawić nasze granice. Czyli to jest po prostu wspaniałe, kiedy możemy z drugiej osoby czerpać jak z nauczyciela albo jak z coacha. Ktoś mnie denerwuje, okej. Okay. Co mi tak naprawdę robi? Co mi tak naprawdę tym pokazuje? Gdzie ja siebie nie chcę zaakceptować i może takie zachowanie by się u mnie pojawiło albo pojawiało w moim życiu i uważam, że ono jest złe i oceniam siebie i nie chcę takiej siebie. Albo też co on mi pokazuje jako niezaspokojone moje potrzeby, czy jakikolwiek inny tutaj aspekt. Więc to jest cudowne, kiedy możemy sobie dać, słuchajcie, prawo do tego, żeby odczytywać zachowanie innego człowieka jako naukę dla nas, tak? Jedyną grupą osób, które irytują nas albo wkurzają, albo denerwują, są osoby, które ja nie czuję, żebyśmy tutaj potrzebowali brać jakichkolwiek nauk, bo to są osoby, które na przykład krzywdzą dzieci. I jeżeli ja widzę, że ktoś krzywdzi dziecko, to mnie to bardzo mocno dotyka. Różne emocje mogą się pojawiać, natomiast mnie to dotyka i ta osoba, nawet jeżeli ma jakieś przesłanie dla mnie, no to jest osobą, na którą przede wszystkim ja od razu reaguję. Nie zostawiam tego zupełnie samego sobie. Ale jest jeszcze jedna grupa osób, które nas irytują i tą grupą osób są nasze dzieci. Nasze dzieci i to, kiedy na przykład, nie wiem, nastolatka albo nastolatek do nas odpyskują albo coś będą wykrzyczą albo trzaskają drzwiami, rzucają jakimiś hasłami, różnego rodzaju tekstami w stosunku do rodziców i ci po prostu ciśnienie tutaj aż podchodzi, to co tak naprawdę to nam pokazuje? Co tak naprawdę nam to pokazuje, kiedy dziecko się w ten sposób zachowuje? Jaką informację dla nas to niesie? Ja natomiast myślę, że wszystko to, co jest na zewnątrz, jest w pewnym stopniu też pokazane w naszym wnętrzu, w naszym organizmie. No bo jak my byśmy funkcjonowali, jak my byśmy żyli, gdyby nasz organizm w środku był w chaosie? Jakby zachodziły procesy, wszelkiego rodzaju procesy? Tam nie ma chaosu. Absolutnie nie ma chaosu. Co by się działo też i co się dzieje na Ziemi albo we Wszechświecie, kiedy pojawia się chaos? Jest zaburzona równowaga. Zaburzona równowaga i wszystko zaczyna się burzyć, upadać. Chyba, że chaos jest malarskim chaosem, artystycznym chaosem, jak to niektórzy mówią. Artystyczny nieład, nieporządek. Też może być. Także zostawiam to dla głębszego zastanowienia się i rozważenia. Agnieszka pisze, że testują granice. Magda pisze, dziecko przeważnie pokazuje nam, jak my się zachowujemy, bo dzieci chłoną jak gąbka zachowania rodziców. Okej. Okay. A ja Wam jeszcze opowiem o innej rzeczy, bo to też tak jest, że w pewien sposób możemy to tak odebrać. Waldemar pisze, rodzice często nie są konsekwentni w działaniu, mówią jedno, robią inaczej, dzieci to czują i nie wiedzą, jak się mają zachować. Pokazują ci to jasny przekaz, kto rządzi i sytuacja się klaruje sama. Tak, i wszyscy tutaj macie po części, jakby każdy z Was tworzy cząstkę tego wszystkiego, o czym chcę powiedzieć. Jest jeszcze natomiast jedna strona tego wszystkiego, bo dzieci są też naszymi nauczycielami i to trzeba wziąć pod uwagę.
i w jaki sposób dzieci nas uczą. Dzieci nam też coś pokazują swoim zachowaniem. I to, co ja akurat odkryłam u siebie, to zaczęłam się przyglądać, że drastycznie irytuje mnie zachowanie na przykład mojej nastoletniej córki. I to jest zachowanie, na które ja sobie nigdy nie pozwoliłam, albo na które mi nigdy nie pozwolono w moim domu rodzinnym. I to, co dziecko bardzo często swoim zachowaniem chce pokazać, to chce odkleić uczucia wewnętrznego dziecka, które jest w nas. Czyli jakby wchodzi w interakcję z naszym wewnętrznym dzieckiem. Bo rodzic, który jest poukładany emocjonalnie, który ma ogarnięte wszystko w swoim życiu, to tego rodzica zachowanie, żadne zachowanie dziecka nie zirytuje. Ponieważ ten rodzic, po pierwsze, nigdy tego zachowania nie odbierze personalnie, nigdy nie przejmie tych emocji dziecka, ten rodzic będzie wiedział, że a, albo dziecko przechodzi określony poziom rozwoju, przechodzi określony etap rozwoju, b, dziecko chce coś w ten sposób pokazać i nie potrafi tego pokazać, nie potrafi tego eksponować w inny, nie wie jak, więc pokazuje to przez zachowanie, przez emocje. Dziecko z czymś sobie nie radzi, czy cokolwiek. Ten rodzic wtedy tego tak nie odbierze. Ten rodzic będzie stał jakby z boku, jako obserwator i będzie przyglądał się tej scenie, a potem zareaguje w sposób dość spokojny, radykalny, poukładany. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacji, kiedy dziecko chce wyskoczyć przez okno, czy jakieś inne zagrożenie życia, kiedy występuje, ale zwykła taka kłótnia w postaci dziecko przychodzi, zaczyna się drzeć, wrzeszczeć, rzucać jakimiś słowami, trzaskać drzwiami. Rodzic, który jest poukładany emocjonalnie, który jest ogarnięty sam ze sobą, nie zareaguje w impulsywny sposób. W impulsywny sposób kto zareaguje? I to jest wspaniałe jakby odniesienie. W impulsywny sposób zareaguje która osoba? Tylko osoba, która schodzi do poziomu dziecka, czyli która wciela się w rolę dziecka. Tylko ta osoba będzie w stanie zareagować impulsywnie. Co więcej, weźmie do siebie to, co dziecko mówi, jak dziecko powie na przykład do ojca czy do matki: jesteś głupi, jesteś idiotką, nie kocham cię, nienawidzę cię. Kto weźmie to do siebie? Jaki rodzic? Tylko taki, którego dotkną słowa, które usłyszy ze strony dziecka. Rodzic, który wie, że to jest jakaś tam ekspresja emocji, w ogóle tego nie przyjmie. W ogóle. Pozwoli temu dziecku ochłonąć, stworzy jeszcze odpowiednią atmosferę, żeby dziecko się uspokoiło, a potem wprowadzi kolejne kroki i rozmowy na temat tego, co się stało, o co tak naprawdę chodzi. Tak? Czyli jakby, kiedy my reagujemy w sposób emocjonalny na zachowanie dziecka, to ma nam coś też pokazać. To w nas coś pobudza. Jedną z rzeczy jest to, że pokazuje nam zachowanie, którego my nie mogliśmy sami zastosować, czyli ja na przykład nie mogłam tak się odezwać do moich rodziców, bo od razu bym dostała, a tu moja córka się do mnie odzywa i co mi to powoduje? Szlak mnie trafia? Że ona sobie na to pozwala, bo ja oczekuję od niej szacunku, bo ja oczekuję od niej tego, bo ja chcę, żeby ona była taka, bo ja chcę, żeby ona była poukładana, ale tak naprawdę dlaczego ja tego chcę? Bo ja sobie na to nigdy nie mogłam pozwolić, ponieważ mi nigdy nie wolno było się tak zachować. Więc to tak naprawdę, co ona mi pokazuje, to mi pokazuje tylko to, co jest we mnie, czyli moje wewnętrzne dziecko nie mogło nigdy tego doświadczyć. I wtedy z tym pracujemy. I kiedy przyjrzycie się tym, przyjrzyjcie się takim aspektom dotyczącym właśnie tego, kiedy się irytujemy, denerwujemy, wkurzamy, bo kiedy przyjrzymy się temu głębiej i staniemy troszeczkę z boku każdej sytuacji, to będziemy w stanie niesamowite rzeczy zauważyć, naprawdę zaskakujące rzeczy, które całkowicie zmieniają obraz. Tak jakbyśmy byli w stanie odwrócić wszystko, stanąć i popatrzeć i co mi to pokazuje, o co tak naprawdę w tym chodzi i możemy inaczej zareagować na daną osobę. Możemy wtedy do tego dziecka spojrzeć na nie i powiedzieć, wiesz co, słyszę cię, ale to nie jest moje w ogóle, to nie jest do mnie. I stać z boku, przyjrzeć się, jeżeli to jest małe dziecko, dać mu, aż się wykrzyczy, wypłacze i tak dalej. Dziecko na różnych etapach swojego rozwoju w różny sposób pokazuje emocje i często,
często, bardzo często, rzeczywiście, tak jak mówicie, uczy się od dorosłego. Więc jeżeli dorosły jest niepoukładany w kwestiach emocjonalnych, to nie poradzi sobie z emocjami dziecka, tym bardziej. Wszystko zaczyna się w nas, czyli wracamy do początku, wszystko zaczyna się w nas, wszystko zaczyna się w naszym środku, w naszym wnętrzu. Jak my to ogarniemy, to wszystko na zewnątrz również się zaczyna inaczej układać. Jeżeli się samo nie ułoży, to jesteśmy w stanie wziąć udział w tym układaniu, ale z innego miejsca i z innego punktu. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że ze mną byliście i widzimy się wkrótce. Pa, pa. Pozdrawiam Was serdecznie.